Cześć, ja jestem Sumiany i witam was bardzo serdecznie w opinii na temat 570 chapteru Bleacha. Na samym początku ukazano nam historię Asanota, który został ocalony przez Yuhe Bacha, obdarzony mocą, dzięki czemu uniknął śmierci. A następnie pokazano nam wygląd Ruki w Bankai. Muszę przyznać, że jest przepiękny, naprawdę. Dostała płaszczek. Jej miecz się zbytnio nie zmienił, jest tylko jedynie przezroczysty, ale jego forma się nie zmieniła. Natomiast ten płaszczek, te sople lodu, które ma przy głowie, pięknie to wygląda, komponuje się idealnie. Teraz tak sobie skojarzyłem, że no, Rukia wygląda teraz jak królowa lodu. Naprawdę pięknie to wygląda. Jej banka jest po prostu mega mocny, naprawdę sieje olbrzymie zniszczenie nim. No, praktycznie nie miał żadnych szans. Nie dość, że no, został zamrożony, całkowicie odcięty. I widać też wysokie pole rażenia tego Bankaja. Naprawdę wielkie. I Ruka jest po prostu teraz nie do zniszczenia. Bardzo cieszę się, że w końcu Not zginął. Ale jednocześnie trochę szkoda, ponieważ ten Bankaj... No, chciałbym, żeby Ruka pokazała większe możliwości jego. Znaczy już pokazała nam, ale żeby ta walka była dłuższa, żeby ten Bankaj został no, użyty na jakimś mocniejszym przeciwniku. Nie mówię, że Not był słaby, ale jednak chyba wiecie, o co mi chodzi, że ten Banka jednak szybko go zniszczył i chciałbym, żeby Rukia pokazała tego Bankaja w walce z dużo mocniejszym przeciwnikiem, żebyśmy zobaczyli, jak wielkie zniszczenie im sieje. Ale jak widać, na Not, który nie był taki słaby do końca jednak, został zniszczony całkowicie, nie miał praktycznie żadnych szans na ocalenie. Następnie, Byakuya mówi, żeby się nie śpieszyła z tym Bankajem, że jest tak niebezpieczny, że pośpiech jest stanowczo niewskazany. Po prostu nie może się śpieszyć przy używaniu go i przy odmarzaniu, że tak to nazwę. Wtedy jej życie będzie zagrożone. Jednocześnie potężny Bankaj, ale śmiertelnie niebezpieczny. Następnie mamy ukazane miejsce, w którym jest Isane oraz Yachiru. Jej powrót, naprawdę przekomiczna postać, bardzo ją lubię. Taka zabawna, nie odstępowała z Arkeo na krok. I właśnie, końcówka tego chaptera. Jeszcze może, dobra, może po kolei. One są w jakimś pomieszczeniu. Fajnie, że Yachiru wróciła. I Isane. Ale ich spokój nie trwa długo, ponieważ atakuje ich nieznany przeciwnik. Problematyczny gość. Kiedy zobaczyłem, jak Yachiru go walnęła, byłem przekonany, że słabiak, ale nie. Nie jest w żadnym wypadku słaby. Yachiru cios, który wyprowadziła, sama nim oberwała. Wydawało mi się, że trafiła go, no bo go trafiła, ale jednocześnie sama dostała. Ten Gwenhal jest po prostu koksem, tak myślę. Że Isana i Yachiru sobie z nim nie poradzą. Są po prostu za słabe, żeby cokolwiek mu zrobić. Jeżeli są za słabe, to pewnie próbuje za raki, tak jak wszyscy mówili. Nie jestem tutaj oryginalny w żadnym wypadku. Ale jeżeli poruje Zaraki, to pewnie zniszczy gościa. No to jest bez dwóch zdań. Ale niektórzy mówią, że dostanie Bankaj, że użyje Bankaja. Jeżeli Zaraki by dostał Bankaj, no to... już po wszystkim. Bleach nie miałby sensu. No, nie no, żartuję oczywiście. Ale gdyby Zaraki dostał Bankaj, no to... no byłoby na pewno ciekawie. Nie kryję, że byłbym ucieszony tym faktem. Że Zaraki powrócił i jeszcze ma w dodatku Bankaj, na pewno. Nie mam żadnych zastrzeżeń, ale jednak Bankaj u Zarakiego równa się Armageddon. Całkowite zniszczenie świata. No i tyle. Jestem ciekaw, co wy o tym chapterze sądzicie. Mnie się go czytało naprawdę bardzo przyjemnie. No, Ruka pokazała swój wygląd w Bankaju, na co czekałem. Wygląda nim świetnie, przepięknie, no jak prawdziwa królowa lodu. Przepięknie, naprawdę. Isane i Yachiru mierzą się z nieznanym przeciwnikiem, który ma problematyczne zdolności. Nie dość, że znika, to jeszcze chyba potrafi wymierzać, potrafi obrócić wprowadzone w niego ciosy przeciwko temu, kto go zaatakował. Zaraki pewnie powróci, na to się zanosi. Będę z tego faktu zadowolony, aczkolwiek już powiedziałem, co sądzę na ten temat, gdyby dostał Bankaj. No i tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.